zaczynamy. Witajcie. Nazywam się Marcin Kuli, pracuję w Luna Logic w Krakowie. Aktualnie pracuję w projekcie Kanbany. I możecie mnie znaleźć na GitHubie, albo na Twitterze, dzielę się tam kodem, albo przemyśleniami o SeaKill. Być może kojarzycie mnie z któregoś z tych projektów, które też są open source'owymi projektami. Tej wiele więcej możecie znaleźć na GitHubie moim. I zacznę od krótkiej lekcji historii. Ręka do góry, kto wie, co to jest? Komputer. To nie jest Macintosh, stary żaden. To jest Virtual Terminal 100. VT100. Jest to coś, co zostało wypuszczone w 1978 roku. Mnie jeszcze nie było na świecie wtedy. Był ktoś wtedy już stąd, ręka do góry? O, dobrze, super. Moje plan. Okej. Tak? Super. To może tak. Będziesz mógł podważyć pewne tezy, które tutaj mówię, bo jestem za młody, żeby wiedzieć, że to tyle co ty. Okej. I jest to baza dla emulatorów terminali, z których korzystamy dzisiaj. Gnome Terminal, Xtermin i tak dalej. To wszystko działa na standardach, które zostały nam pod koniec lat 70. Ustalone, doprecyzowane. I jak wygląda zwykły dzień pracy? Pomyślałem sobie, że no, korzystamy z Vima, korzystamy z Gita. Niektórzy programują, kompilują Make'iem. Niektórzy... Szanujemy. Ja osobiście jestem tak na co dzień programistą Ruby on Rails, więc ja dużo z tego ostatniego robię, natomiast tamte pierwsze również. Każdy z nas spędza prawie cały dzień w terminalu. Mówię o każdym tutaj na tym zgromadzeniu. No i czasami można znaleźć w sieci różne screencasty. Tutoriale, jak coś zrobić, jak skonfigurować Maca, albo jak coś tam, jak półtora naciśnięcia klawisza w Vimie, usunąć paragraf, tego typu rzeczy. No i można to znaleźć gdzieś tam na YouTubie, na Vimeo, czy gdzieś tam ludzie to hostują jako pliki wideo. I zawsze jakoś myślałem, że to jest troszeczkę jakiś overkill, że po co wideo, jakieś kodeki, żeby zwykły tekst, który w terminalu chcemy komuś pokazać, animowany, po co w ogóle taką ciężką armatę do tego wykorzystywać. No i zrobiłem... jeszcze to jest licytat ze mnie. Nagrywanie pracy w terminalu przy pomocy softu do nagrywania ekranu i do udostępniania nagrania jako wideo, tak jak nagrywanie odpowiedzi na maila, jako plik MP3 i wysyłanie na maila. To generalnie jest ten poziom abstrakcji. I właśnie zacząłem się zastanawiać, jakie są możliwości nagrania terminala. Czyli ktoś wolę naprawdę nikt nie wpadł na coś takiego, żeby nagrać to i udostępnić komuś w jakiś prosty sposób. I okazuje się, że jest coś takiego jak TypeScript. Każdy z Was na Linuxie ma to polecenie, znaczy to nie jest polecenie, to jest ogólnie zapis całego outputu z terminala do pliku. Zwykły taki plik tekstowy, który zawiera wszystko, co wyszło na terminal, łącznie z sekwencjami kontrolnymi dla terminala. I każdy z Was ma na swoim Linuxie takie polecenie, script. Ono przychodzi pod zebrano-podobnymi systemami w pakiecie BSD Utils i można go użyć, żeby sobie nagrać to, co robicie tam w tym czarnym okienku. Z manuala polecenia script widzimy, że script makes a everything printed on your terminal i że jest tam przydatny dla studentów, którzy chcą mieć potwierdzenie tego wykonanego zadania i tak dalej. To jest taki historyczny opis tego zadania. Wszystko zapisane w script w tym pliku? Nie, to jest binarka, która wykonuje nagrywanie do osobnego pliku. I nagrywanie możemy zrobić w ten sposób, tak wygląda.
opcja minus T mówi skryptowi, żeby wypluwał na standardowe wyjście błędu informacje o czasie i o konkretnie takie informacje o tym, ile bajtów, ile znaków zostało wypisane na terminal w jakim odstępie czasu. I to jest taki prosty plik, każda linia zawiera tam te dwie liczby, ile czekać, ile bajtów wypluć na terminal. Więc przekierowujemy standardowe wyjście błędu do pliku session1.time, a ten session1 to będzie po prostu zrzut wszystkiego, co wyszło na terminal. I żeby otworzyć to, można użyć script replay, który też jest dostępny. Możecie się tym pobawić teraz. Jeśli ktoś tego nie zna, to zachęcam. Bardzo fajnie jest sobie zobaczyć, jak terminal sam wykonuje to wszystko, co przed chwilą robiliśmy. Fajne odczucie. I script replay tutaj jest manual, odtwarza właśnie to, co było nagrane. I używamy go w ten sposób. Mamy już te pliki nagrane. Najpierw przekazujemy plik, który zawiera informacje o timingu, a później plik z outputem. No i właśnie, no fajnie, nagrywa, odtwarza, więc jak chciałbym pokazać koledze, jak zrobić coś w Vimie, no to mógłbym to nagrać, te dwa pliki dołączyć na maila, wysłać mu maila i grzecznie go poprosić, żeby sobie te attachmenty zapisał u siebie, odtworzył to w terminalu. No ale jest to ani dla mnie, ani dla kolegi niewygodne, bo nie chcę, w dzisiejszym świecie każdy ma ograniczoną liczbę czasu i nie mogę wymagać od kolegi, że będzie się bawił w takie coś. Więc zastanawiam się, jak to można by było uprościć to udostępnianie. Stwierdziłem, że może jest to fajny pomysł na projekt open source i postanowiłem sprecyzować tylko listę wymagań. Dwa proste punkty. Możliwe najprostsze nagrywanie w terminalu i możliwe najprostsze odtwarzanie w przeglądarce. I tak zrodziło się właśnie ASCII.io. Tutaj jest cytat ze strony projektu. To możecie sobie wejść i przeczytać, nie będę tłumaczył. Teraz pokażę takie krótkie demo. Da nagrać i udostępnić ta trafa, no do 10 minut maksymalnie. Pakowanie filmu, tak. Odr na przykład. A to nie jest film, to nie jest wideo. Nie jest wideo. Ja plik AVI chcę spakować, żeby był mniejszy. Nagrany tym aparatem. I to u mnie na komputerze z procesem 4-godzinnym, no trwa około 6 minut. Ja podam tak o tym, że na pewno jest 10 minut tak zmieni. Może kontynuuj. Może, tak, to nie jest film. Po mówimy to po.
Dobra. Po wszystkim. Dobra, było demo. Tak. Jakie są cztery elementy składowe tego projektu? Jak to działa? O, jest. Tak, więc mamy ten rekorder terminala, który widzieliście, polecenie ask.io, jest to skrypt w Pythonie, o którym zaraz powiem. Jest strona, która ma API i przyjmuje te nagrane ASCII casty, zapisuje te pliki u siebie i prezentuje to ładnie w przeglądarce. Jest ten odtwarzacz, który właśnie widzieliście. I jest jeszcze coś takiego jak generator miniaturek, ponieważ pomimo, że jest to tekst, to nadal jest to coś takiego wizualnego, to można z tego zrobić jakąś taką miniaturkę i przy przeglądaniu nagrań tak mieć jakiś lekki podgląd, jak to wygląda. No i tak, rekorder. Więc pomyślałem sobie, że no, jest ten skrypt, który nagrywa ładnie. Mam te dwa pliki, więc mogę później wziąć te pliki i spróbować odtwarzać. Ale okazuje się, że ponieważ ja sobie założyłem, że to nie będzie tylko narzędzie dla Linuxowców, ale też chciałem wspierać OSX-a, który jest jakąś tam w miarę działającą wersją Linuxa, to niestety okazało się, że na OSX to polecenie skrypt jest, ale jest to wersja z jakiegoś tam VSD któregoś, która nie potrafi zapisywać tego drugiego pliku z timingiem. Więc on tylko cały output z terminala zapisze ciurkiem do pliku i ja potem nie mogę tego animować, bo nie mam żadnych danych, jak to w czasie się zmieniało. No i nie ma tego polecenia script replay też pod OSX-a. Więc stwierdziłem, że no, zobaczę w ogóle, jak to działa, ten script, jak on to nagrywa. Zajrzałem w źródła, jest to program C, który ma 433 linii kodów. Dosyć prostego i tworzy pseudo terminal. To jest właśnie kluczowa sprawa, na czym oparty jest w ogóle ten rekorder. I tutaj po kolei. To polecenie script, w momencie, gdy się uruchamia, no to standardowe wejście i wyjście jest podłączone do aplikacji terminala, więc jak coś wpisujemy z klawiaturę, to przechodzi przez okienko tam Xterma i wpada do tego skrypta. To, co skrypt wydruje, to jest potem wyświetlane na sam X-ach. I ono robi coś takiego, że porkuje, po czym uruchamia shell, który jest shellem użytkownika w procesie potomnym. Pobiera deskryptory pliku dla standardowego wejścia i wyjścia, dla tego uruchomionego procesu potomnego. I działa jak proxy, czyli w momencie, gdy jakiś input z klawiatury przychodzi z Xterma do Basha, z Basha do tego skrypta i tak dalej, to po prostu on to przekazuje w dół, ale przy okazji zapisuje sobie to, co wychodzi na standardowe wyjście do pliku. I to jest taki poglądowy ASCII diagram, który właśnie pokazuje, jak to jest. Więc jest Xterm, okienko Xterma, w którym jest uruchomiony bash. Jak uruchomimy Xterma, mamy jakiś tam shell. I w tym bashu uruchamiamy script, który uruchamia wewnątrz... O! Szło mu, tak? Tak. Okay. Dobra, nie mam problemu. Tak. Coś tam trzyma się. Dobra. Tak, no i to mniej więcej jest tak zagnieżdżone, że ten skrypt uruchamia jeszcze raz basha. I my pracujemy w tym baszu, jak wyjdziemy z tego basha, to on też skrypt kończy i wraca do tego wyższego basha. Także jakby cały input idzie z góry od Xterma w dół do tego wewnętrznego basha. A output, czyli wszystko to co aplikacje w tym wewnętrznym baszu wypisują, tudzież sam basz, idzie z powrotem w górę przez te procesy i dochodzi aż do Xterma, który rysuje literki na naszym ekranie.
No i właśnie myślałem, że to jest proste. Tak naprawdę, jeśli to jest 400 linii w C, to to nie jest nic skomplikowanego. I to jest też oparte o takie fundamenty Unixa, które się nie zmieniły od tam 30 lat, prawda? Więc można spokojnie się o to oprzeć. Więc lista wymagań dla takiego rekordera ma działać pod Linuxem i OSX-em, ma mieć minimum zależności, ma się proste instalować. Z tych dwóch, z tego punktu wynika to, że po prostu najlepiej byłoby, gdyby to był jeden pojedynczy plik, najlepiej w jakimś języku skryptowym napisany, żeby użytkownik nie musiał pobierać źródeł, kompilować i tak dalej, że ma być to jak najprostsze w instalacji. I ma być też narzędzie dla wszystkich użytkowników terminala. Nie chciałem celować w jakąś grupę typu administratorzy, albo programiści Pythona, albo programiści Ruby'ego, co akurat ma wpływ na to, jakiej technologii użyłem do wykonania tego rekordera, ponieważ nie chciałem, żeby ktoś, kto nie ma zainstalowanego takiego interpretera, nie mógł tego używać, musiał go instalować. Chciałem, żeby to było jak najmniej zabawy. Najpierw myślę, że może to w Ruby napiszę, bo ja jestem na co dzień właśnie w Ruby'ego stołowego. No i zastanawiałem się, czy da się z takim pseudoterminalem pobawić w Ruby. No i dałoby się. Zaletami byłoby to, żeby to robić. Dla mnie to była zaleta, bo napisałbym to prawdopodobnie najszybciej. No i Ruby ma też w standardowej bibliotece moduł PTY, który jest, zajmuje się zarządzaniem pseudoterminalami, właśnie uruchamianiem tych podobnych procesów i łączeniem tych strumieni wejścia w bardzo prosty sposób. No, minusem jest to, że byłoby to też w Ruby, ponieważ wymagałoby to interpretera Ruby'ego wszędzie, gdzie chcielibyśmy nagrywać. Może nie jest to jakieś takie wielkie wymaganie, natomiast nie chciałem zmuszać użytkownika, żeby instalował cały interpreter, jeśli go nie chce mieć na swoim komputerze. Drugi minus, który przeważył, żeby nie używać jego tutaj, było to, że Ruby się dosyć szybko zmienia, jest wersja 1.8, 1.9 i moduł PTY w tych standardowych bibliotekach się troszkę różni. Musiałbym tam poinfować bardzo w tym skrypcie, żeby sprawdzał, co jest dostępne i tak dalej. Chciałem robić takich rzeczy. No i właśnie to się sprawdza dlatego, że ja nie kontroluję środowiska użytkownika. To nie jest mój serwer, gdzie ja mogę sobie zainstalować własny soft, wszystko co potrzebuję. Tylko to są wasze komputery, w których macie bardzo różne rzeczy tam poinstalowane, bądź nie. Więc tam mogą się bardzo różne cuda dziać i może tam w ogóle jakiś drugiego na przykład albo jakaś inna wersja, więc to odpadło. No więc potem zastanawiam się, może no to Python, ja w Pythonie też pisałem. Nie jest to dla mnie nic obcego, więc sprawdziłem, jak to wygląda w Pythonie. Python przychodzi z Linuxem. Praktycznie nie znalazłem dystrybucji, która by nie miała przy domyślnej instalacji Pythona zainstalowanego. To Python jest takim językiem, który jest bardzo często używany do narzędzi konfiguracyjnych w Linuxie i no jest jakby takim standardem. Pod OSX-em tak samo jest w typowej domyślnej instalacji dostępny. Więc to jest bardzo duży plus. Muszę użytkownika zainstalowania czegokolwiek. No i Python też posiada moduł PTY, więc do pseudoterminali. Więc tutaj wszystko idzie ku dobremu. Jeszcze sprawdziłem w ciekawości, jak się ten moduł zmienia w czasie, czy tam właśnie też nie było w jakiejś w zależności od wersji Pythona 2.5, 2.6, 2.7 i 3 i tak dalej. No i okazuje się, że od 10 lat nie było tam prawie commita żadnego. Tam był 3 lata temu commit, który zadawał jedną linię komentarza, a tak to nie ma śladu, żeby to się zmieniało, więc to jest coś, co jest bardzo stabilne i można się na tym oprzeć. No więc napisałem to w Pythonie. Wyszło 400 linii kodu, czyli prawie tyle co w C, natomiast robi to więcej znacznie niż to polecenie script. Nie ma żadnych zależności oprócz tego Pythona, którego przyjmuję za zagwarantowanego. Nagrywa całe standardowe wyjście i informacje o timingu, kiedy coś się zmieniło.
na ekranie. Zapisuję też takie dodatkowe informacje jak ilość linii terminala, kolumn terminalu, nazwa shella i typ tam terminala, czy to jest XTERN, czy screen, czy jakiś inny. To tak dla informacji tylko, żeby wyświetlić później na stronie. No i wysyła na końcu, robi request HTTP, wysyła do API te papliczki z tymi informacjami dodatkowymi. No i tutaj cytat znowu, że nie po prostu bezpiecznie tego użyć Pythona. Właśnie dlatego, że Python jest wszędzie, jest stabilny, ma w standardowej bibliotece wszystko, co potrzebowałem. I w tej sytuacji nie zmuszam użytkownika do kompilacji, do ściągania źródeł. Jest po prostu ściąga skrypt i uruchamia działa. No to nagrywanie gotowe. Teraz strona. Tutaj wiele nie będę mówił o tym, bo jedyne co to strona tam ma taki odtwarzacz i można sobie poprzeglądać nagrania z kilkastu tam ze względu na posortować, że tam ostatnie, najnowsze, popularne i tak dalej. Można sobie założyć tam profil, pod którym profilem będą zgromadzone wszystkie nagrania, które się nagra. Nie jest on wymagany, można nagrywać i udostępniać rzeczy bez w ogóle żadnych profili rejestracji i tak dalej. Jest to site zbudowany w Ruby on Rails i tutaj niewiele będę już mówił o tym, bo nie ma sensu wnikać w szczegóły. No i teraz odtwarzacz. Ponieważ trzeba jakoś odtworzyć całe to animowane to animację tego, którą widzimy w terminalu przeglądarce, no to trzeba by jakiś dynamiczny sposób znaleźć do renderowania tego. No i jest kilka opcji, żeby dynamiczny kontent mieć w przeglądarce. Jeden tam na przykład używa Flasha, tudzież HTML 5 i tego taga wideo. No ale z Flasha to ja nie lubię Flasha. Poza tym ten koleś Steve głośno powiedział, że Flash jest własnościowy i zamknięty. Więc tutaj raczej nie wchodziło to w grę. Applet Java może dałoby się zrobić Applet Java i potem animować ładnie w tym aplecie terminal. Ale cieszę się, że nie wybrałem tej drogi, bo ostatnio Java ma różne problemy, że w aplecie można uruchomić dowolny program z systemu i to żart jest akurat. Java jest po prostu ciężka i też Andrzej powie, że nie jest, ale nie. Andrzej w ogóle wam pokaże, jak można sobie dzięki appletowi w Javie uruchomić dowolny program z systemu. To później będziemy miał prezentację. No ale jeszcze pomyślałem, no Ruby. Rubiego za bardzo w przeglądarce nie odpalę. Są pewne sposoby, żeby kod w Rubim uruchamiać w przeglądarce, ale to też wymaga instalacji różnych dodatkowych pluginów, rozszerzeń do przeglądarek. Native Client w Chrome jest Proszę? Tak, też. No są takie rzeczy. No ale generalnie nie jest to najprościej, jak można było to zrobić. No, najprościej byłoby użyć JavaScriptu, prawda? Teraz JavaScript jest bardzo językiem friendly. Dzięki temu wszystkie aplikacje, które mogą tylko go użyć, to go używają. Dzięki temu też przeglądarki optymalizują szybkość wykonywania JavaScriptu i nie jest to już ten taki dynamik HTML sprzed 15 lat, tylko to już są prawdziwe aplikacje. Dzięki temu właśnie można to położyć i użyłem tego. Konkretnie użyłem CoffeeScriptu. CoffeeScript dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki syntactic sugar na JavaScript. To jest język, który przypomina troszkę połączenie Pythona, Rubiego i JavaScriptu. I on się kompiluje do JavaScriptu po prostu. Jest to taka translacja. W nim się bardzo przyjemnie pisze. No i właśnie napisałem taki odtwarzacz w CoffeeScriptie. Jest to implementacja tego V100 HTML 5. Nie jest to pełna implementacja, która też obsługuje input, czyli
nie jest to taki interaktywny terminal w przeglądarce, który pozwala mi uruchomić proces pod spodem i pisać na klawiaturze do niego i tak dalej. Jest to taki bardziej read-only, który dostając właśnie output i te informacje o czasie potrafi interpretować, parsować i interpretować te sekwencje kontrolne i wyświetlać to w ramach elementu na stronie. Tak, zawiera, napisane jest to w ten sposób, że ma wiele renderów. On jest podzielony, ten utwarzasz na takie moduły, zajmuje się pasowaniem i interpretacją tych sekwencji kontrolnych. Na samym końcu jest taki bardzo cienki moduł renderingu, który już wyświetla to na jakimś elemencie na stronie. Domyślnie jest element pre, czyli po prostu jest element pre na stronie, który zawiera wśród uspany, pokolorowane różnymi klasami i w ten sposób jest wyświetlane. Jest też element, znaczy renderer oparty na kanwasie z HTML5 i tam się rysuje po prostu literki. Tak. I oba renderery są szybkie, dosyć starałem się, żeby to działało, nawet jeśli puszczamy sobie jakiś terminal. Nie udało mi się jeszcze zrobić tak szybkiego odtwarzacza, żeby dało się z Emplayera, który puszcza w terminalu przez Lipkaka jakiś film, żeby to szło płynnie, ale jest blisko. Tak, i ma testy, czasem, że jest, każdy z tych modułów ma testy, więc sprawdzają, czy wszystko działa poprawnie. I tak, ten renderer oparty o pre, tak jak pokazałem, można zapauzować i skopiować sobie coś z niego. Ten na kanwasie jest szybszy, przez to, że nie ma operacji na drzewie DOM w przeglądarce, tylko po prostu rysuje się po jednym jakby płótnie tam. Natomiast on nie pozwala na copy paste, ponieważ to jest taki element, w którym nie można zaznaczyć tekstu. Także domyślnie nie jest to pre, ale można użyć tego drugiego. Jeszcze w planach kiedyś, jak będę miał czas, to można zaimplementować takie oparte WebGL, czyli jakiś zrobić trójwymiarowy terminal, który wygląda jak jakiś stary, taki właśnie z miodowym ekranem, z mrugającymi jakimiś tam liniami. Można coś takiego zrobić łatwo. Okej. Tu nie będę wnikał w to są javascriptowe technologie, które pozwalają w bardzo szybki sposób animować, aktualizować content na stronie, ale to jest temat na całkiem osobną prezentację. I zamierzam właśnie wyekstraktować ten player jako osobny projekt, żeby każdy mógł sobie go użyć w własnym innym projekcie, tudzież po prostu wstawić na stronę do siebie, nakarmić go jakimiś danymi i pozwolić, żeby go oglądać. Także odtwarzanie mamy tutaj gotowe. A ja chcę pokazać się taką ciekawostkę. Kto nie robi literówek, jak pisze w terminalu? Ręka do góry. O! Ja robię czasem i znalazłem coś takiego, nie wiem czy... ZSH poprawia. Prawie. Tak, sekundę. Jest coś takiego jak Steam Locomotive. Znacie? Tak jest. Jak piszecie szybko na klawiaturze i chcecie pisać LS i piszecie SL, to warto sobie zainstalować taki pakiet SL, to jest skrót od Steam Locomotive. Wygląda to tak. Ja tam właśnie wpisuję SL przypadkiem i nagle bierze taka lokomotywa. I trik jest taki, że ona musi przejechać przez cały ekran, nie da się przez Ctrl-C, czyli nie zrobić tego. I to ma niby nas nauczyć, żeby wolniej pisać i zastanawiać się, czy to nie zwolni z własnym życiem. Dobra. Okej. Okay. No i jeszcze miniaturki zostały.
ale na koniec. Miniaturki chciałem, żeby wyglądały tak. Tutaj mamy taki wycinek ze strony. Te białe kwadraciki to są właśnie miniaturki. Czarno-białe, monochromatyczne, żeby pasowały do całego designu strony. No i jak tutaj zrobić takiego thumbnaila z tego danego aspekta? Chciałem, żeby odbywało się to po uploadzie, czyli ktoś nagrywa w terminalu, ok, dostaje urla, gdzie może sobie to obejrzeć, a w tle na serwerze odbywa się generowanie tego. To nie jest coś jakiegoś bardzo zasobożernego, tak jak uruchamianie FFmpega i generowanie z wideo, takich rzeczy. Prosta sprawa, ale jednak to trzeba by się zastanowić, jak to zrobić. I powinno to robić zrzut terminala z tego, co widać na ekranie w 10 sekundzie. Na początku, na samym początku zawsze jest nudno, widać prompt tylko. Więc nie było sensu, żeby na samym początku robić ten zrzut. W 10 sekundzie jest szansa, że już coś tam się dzieje. No i chciałem, żeby to był zwykły tekst, żebym mógł sobie po prostu wyświetlić to na stronie w Elemencie P z monospace'owym fontem. No właśnie, jak wspomniałem, FFmpeg nie da rady. Normalnie miniaturki można używać FFmpega do tworzenia takiego snapshota z filmu. No ale to nie jest ich wideo, więc tego nie otworzymy. Później pomyślałem, że jest X Virtual Frame Buffer i można w tym odpalić Xterra. W tym odpalić Script Replaya. Ale Script Replay tylko odtwarza, on jedzie w Bentley i wie, ile ma zaczekać, ile ma wyświetlić danych i tak typu FQ-eczko, on nie potrafi tego snapshotować. No to nie bardzo. Później jeszcze była opcja, żeby zamienić tylko Script Replay, dodać tutaj jeszcze screenshota jakimś tam skrotem czy jakimś innym toolem zrobić. No i potem na przykład, nie wiem, może OCR-a użyć i zobaczycie. Ale to jest w ogóle jakaś droga przez Mordor po prostu. Więc to bez sensu. No i to się okazało, że no nie dam rady tego snapshota zrobić w ten sposób. Zastanawiam się nad Node.js. Node.js, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest sposób na uruchomienie JavaScriptu nie poza przeglądarką. Więc jako, że miałem cały ten kod w JavaScriptie, który potrafił interpretować to wszystko i animować, który był użyty w przeglądarce, mogłem to odpalić poza przeglądarką, zatrzymać to w 10 sekundzie i zobaczyć, jaki jest stan i zgrać to. No, wydawało się, że jest takie rozwiązanie, ale jeszcze w pewnym momencie coś mi powiedziało, żeby zobaczyć do manuala TMUX-a. Polacy mówią TMUX, Amerykanie mówią TMAX, ja mówię TMUX, więc pewnie jesteście zaznajomieni. Ale dlaczego mnie coś tknęło? Bo kiedyś wydawało mi się, że widziałem w manualu do TMUX-a, że on potrafi zrzucać to, co ma na ekranie do pliku. Tak. I okazało się, że są takie dwa polecenia. Capture Pane, który to, co aktualnie widać w oknie TMUX-a, on zapisuje do bufora oraz Save Buffer, który z tego bufora potrafi zapisać ten tekst do pliku. No i okazało się, że mogę puścić Script Replaya wewnątrz TMUX-a i zrobić snapshota z tego w ten sposób. Więc plan był taki, żeby zrobić sesję nową w TMUX-ie, która jest odpięta i chodzi sobie w tle, uruchomić w niej Script Replaya, zaczekać 10 sekund i uruchomić te dwa polecenia, które mam wrzucą to, co aktualnie tam się w tym momencie odtwarza. No i udało się. Zrobiłem taki, to jest w Rubim taki klasa job, która się w tle uruchamia. I jak widać, no, te polecenia po kolei się tutaj uruchamiają. Natomiast co jest fajne, to jest to, że to praktycznie wszystko jest puszczone przez komendę system. I tak naprawdę czemu tutaj nie użyć Basha? Bo to jest bez sensu 10
czy tam ileś komend uruchamiać. Więc po prostu przeniosłem to do Basha, z Rubiego uruchamiam tylko jeden skrypt. A dzięki temu mogę sobie z własnego terminala też to terminalowanie jakby uruchomić, debugować i tak dalej. Więc to było bardzo dobre rozwiązanie, żeby po prostu wrzucić to do Basha i właśnie nadaje to super do wykonywania takich seryjnych poleceń. Ok, czyli miniaturki były zrobione. Projekt jest open source, jak wspomniałem. Kod źródłowy jest na GitHubie, jest osobne repozytorium dla site'u razem z API, a osobne repozytorium dla tego rekordera w Pythonie. Więc jeśli ktoś chciałby pomóc, zapraszam, bo jest dużo fajny z czymś takim i też jest mam dużo feature'y, które ludzie chcieliby. Tutaj powiem tylko, że można sobie u siebie uruchomić we własnej organizacji taką instancję tej aplikacji. Standardowa aplikacja Ruby on Rails, więc jakiś tam tutorial może sobie to. Ja to w readme mam też opisane, być może będzie potrzeba, żeby rozszerzyć tę aplikację. To tutaj nie będę. Ok, ostatnie. Przykłady użycia. No to tutoriale, team, git, shell, tricks jakieś można pokazać komuś, jak co zrobić. Przydaje się też do czegoś takiego, na przykład nie, mamy jakąś aplikację, ona zaczyna lać do pamięci jak mały kotek, nie? I nie wiadomo co się dzieje, ale to się dzieje na przykład po wykonaniu jakiejś czynności. Można odpalić sobie ASCII nagrywacz, w nim odpalić na przykład Tmuxa ze splitem na środku, po jednej stronie odpalić Hatopa, a po drugiej tą aplikację, która leje do pamięci. I wtedy od razu można zobaczyć, nagrać całość, jak to się na żywo dzieje i autorowi projektu powiedzieć, że patrz, tak się dzieje. I jeszcze jeden trik. Można sobie na sam koniec waszerce dopisać takie coś i za każdym razem, jak otworzymy nową terminala, tudzież zakładkę, to cała ta sesja będzie nagrana. I ten switch minus Y sprawia, że na końcu się nie pyta, czy wysłać po prostu wysyła do serwera, który jest na drugą kości. To można na przykład na danym serwerze zapodać coś takiego i mieć monitoring, czy jak ktoś się loguje, co tam ludzie robią, prawda? Jak dajemy dostęp do serwera. Potem jest dowód. Ok, podsumowanie. Właśnie, chciałem powiedzieć, żeby używać ulubionego języka, to gdzieś technologii, ale czasem jest coś, co można zrobić przy użyciu innej technologii i żeby naprawdę być dobrym w tym, co robimy i żeby soft, który tworzymy, był dobry. Należy sięgać po narzędzia, które nie są może czymś, co używamy na co dzień, ale bardziej nadają się do codziennych, bardziej nadają się do tego konkretnego zadania. I ostatni slajd. Chciałem powiedzieć, żebyście wierzyli w to, co robicie. Jeśli macie jakieś pomysły głupie, odjechane, które na początek sobie wdają, nie przejmujcie się, że ktoś tam powie, a ja wiem, czy to będzie dobre, może fajne, może nie. Ja na początku pomyślałem, że no, to będzie fajny projekt. Koledzy mówili, no okej, okay, fajny, wydaje się, że fajny, no super pomysł, ale tak nie do końca. No i przez cały ten development wierzyłem, że to będzie fajna rzecz i że ludzie będą chcieli z tego korzystać. Gdybym się poddał w głowie, bo stwierdziłem, że nie wiem, jest taka mała liczba nerdów w stosunku do wszystkich ludzi, którzy programują albo używają komputerów, to może nie warto, ale jednak doszedłem do końca z tym i wiem, że się to bardzo ludziom podoba. Mam nadzieję, że Wam się też to spodoba. Dzięki.